Cześć, witajcie, z tej strony Bartek. Witam Was w kolejnym filmie. Także zaczynamy dzisiaj żniwa rzepakowe. Rzepak, zobaczcie, suchutki. 9-11% miał. Ma gdzieś 1,60 m, 1,70 m, no prawie taki jak ja. Ja mam 1,80 m. No i częściami, miejscami się trochę położył. Ale zbieramy. O plonie na razie nic nie będę mówił. Trochę już mamy skoszone, ale nie ma co. Całe działki pozbieramy. Będzie wiadomo, jaki plon. Dzisiaj na jeden kombajn tylko. Jutro już mamy kosić na dwa. Pogoda fajna, świeci słoneczko. Wiatr praktycznie nie wieje. Zaraz kombajn podjedzie, to zobaczycie, jaki. Kurzy się, jak widać. Zaraz będę musiał stąd uciekać, bo idę, widzę, w tą stronę. Ale niech podjedzie bliżej. W rzepaku mamy około 160 hektarów. Także parę dni koszenia będzie. Znaczy, no zobaczymy, jak pogoda będzie dopisywać. Dzisiaj w sumie tak chyba od 14 rozpoczęte. Akurat byłem na wyjeździe, ale chyba około 14. Słoma fajnie posiekana. Pierwsze pola będą puste. Wylatywały mi. Tak to wygląda generalnie. I odwozimy też na dwa zestawy ciężarówką, taką z paką kiprowaną na bok i fliglem jednym. Fligiem. No, flig akurat pojechał się wysypać. Ciężarówka stoi, także zaraz pewnie nagramy wysyp na ciężarówkę. Zobaczymy, jak to wygląda. Może wsiądę zaraz do kombajnu. Przejadę się kawałek. Ciężarówka właśnie tam stoi. No najgorsze jest te miejsca, gdzie leży. Ale no zaraz zobaczycie zresztą, jak to będzie podnosił. Bo akurat jest takie miejsce, że trochę leży. Header 9-metrowy, więc ubywa. Także nie wiem, czy widzicie, ale kombajn już na kogutach, także zaraz będzie sypanko. Ja jeszcze nie widziałem, ale zobaczę, jak to wygląda. Kombajn Holland CR 9080. Już nie pamiętam, jaki ma zbiornik, ale 7 albo 9 ton.
Z tego co mi się wydaje, to ma 9, ale nie jestem pewny. Trochę towaru będzie. No tutaj to jest taki jak ja, 1,80 m. Obstawiamy, że ponad 4 będzie na pewno, no ale zobaczymy, no. Nie ma co tu się jarać, waga zweryfikuje. Odwóz jedzie, ciężarówka, fajnie, bo plandeka górna jest otwierana hydraulicznie. To jest nasz nowy tegoroczny nabytek i cała ta paka kipruje się na bok. Także jak już żniwa się zaczęły, to myślę, że filmy ze żniw będą prawie codziennie. Zaraz może jak będzie sypał, to wsiądę. Drugi sprzęt do odwozu 930 Vario z Fliglem. ASW271. A chłopaki mają chwilę przerwy, także ja pewnie będę uciekał. Jeszcze pokażę może na hali, jak wysypujemy. No, także to tyle na razie. Do zobaczenia później. No i sypiemy wszystko na halę. Tu już 3 zestawy wjechały. Wiem, że na pierwszej ciężarówce było 13 ton, na drugiej pewnie coś około. A na Fliglu nie wiem, ale zaraz się dowiem, bo zaraz przyjedzie kolejny Flig. No i na 2 zestawy tak odwrócimy cały czas. Pierwszy dzień, taki w sumie na próbę. Żeby się sprawdzić, jak to wszystko idzie. Ale idzie w miarę okej.
włączamy rzepak. Rzepik, nie, to rzepak. Dobra, sypiemy próbę. 15 ml. Skręcamy. Zobaczymy, co wyniknie. No, 82%, także idealny. Kończymy na dzisiaj, zjeżdżamy sprzętem, plik dopakowany do pełna. To tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnym, na razie, cześć.